Dobry wieczór, Weronika Zając, TV Reklama. Znajdujemy się na drugiej konferencji Alcomaster, a wraz ze mną Arnold Jabłoński, hej. Witam, hej. Jak się czujesz? Bardzo dobrze, konferencja przebiega pomyślnie, zadowolony jestem, co prawda za mało alkoholu trochę, ale jest okej. Właśnie jestem pod wrażeniem tego, że jesteś bardzo opanowany, spokojny. Czy to jest jakaś ukryta strategia na jutro? Zdradź nam więcej coś na ten temat. Nie, ja zawsze taki jestem, ale jeśli chodzi o alkohol, to lubię popić, lubię dużo wypić i też potrafię szybko wypić. No właśnie, a jeżeli chodzi o przygotowania, to też może miałeś takie przygotowania w tym tygodniu albo jeszcze przedtem, że piłeś na przykład na czas czy coś? Miałem w tamtym tygodniu takie przygotowanie na siebie na Instagramie. Wstawiłem, jak piję piwo na czas i zajęło mi to około 6 sekund. Później wlałem sobie, co prawda wody, pół litra niby wódki, też sobie rozlałem na trzy szklanki i też próbowałem to jak najszybciej wypić, to też bardzo szybko mi poszło, tak więc myślę, że mam duże szanse. A czy istnieje jakikolwiek trunek, który powoduje u ciebie na przykład jakiś wstręt, że powiesz, że nie, tego nie tkniesz? Nie, na razie takiego nie miałem. Nie próbowałem jeszcze spirytusu, ale spirytusu nie będzie, tak więc na razie wszystko. A co z innymi rzeczami takimi jak na przykład bycze jaja? Jaki masz stosunek do tego? Wiesz co, nigdy o tym nie myślałem, jak usłyszałem, no ale to chyba nic takiego złego, skoro to będzie w konkurencji, tak więc akurat jeśli chodzi o jakieś obrzydliwe rzeczy, to nie mam problemu, wszystkiego się podejmę, jeśli chodzi o sprawnościowe, to też raczej nie mam problemu, to nie ma takiego zadania, jak słyszeliśmy, żebym jakiegoś się nie podjął, wiadomo, po alkoholu jeszcze plus 10 do odwagi, to będzie okej. Dokładnie, a co sądzisz o swoim rywalu, macie może jakiś konflikt, czy raczej na spokojnie? Nie, konfliktu nie mamy. Ja go kojarzyłem wcześniej, dopiero go poznałem na trailerze, jak nagrywaliśmy, ale jest w porządku, spiny też nie szuka, też traktuje to jako zabawę. Mi pasuje, bo jeśli chodzi o konflikt, no to konflikt może być, nie wiem, jakbyśmy walczyli sobą w MMA czy coś, to wtedy jak najbardziej się przydaje. Tutaj jak traktujemy jako zabawę, to nie ma takiej potrzeby konfliktu. No właśnie, jeżeli chodzi o sport, jakich ruchów w najbliższym czasie sportowych możemy się spodziewać właśnie z Twoim udziałem? Miałem kilka rozmów, na razie nic nie planuję, bo ja mieszkam na Mazurach, tam nie wiem jak się przygotować za bardzo, więc bym musiał się przeprowadzić co najmniej gdzieś tam najbliżej to do Warszawy, żeby się przygotowywać. Jak będzie jakaś dobra oferta, przemyślę, że wtedy będę mógł sobie zostawić inne rzeczy na bok, to pomyślę coś. Okej, czyli jeżeli by się trafiła na przykład dobrze opłacalna oferta z fajnymi warunkami, to jesteś w stanie zmienić swoje życie, rozumiem? No czy zmienić to, tak sobie przełożyć, bym musiał wiedzieć, że wtedy mogę poświęcić na to czas. Jakby była jakaś fajna oferta, to bym wtedy myślał, co mogę zrobić, żeby poświęcić czas, żeby trenować, bo wiadomo, też chciałbym się dobrze do tego przygotować, żeby nie wyjść, tylko pieniądze wziąć i żeby, nie wiem, zaraz przegrać, to tak nieciekawie, ale no zobaczymy, czas pokaże. No właśnie, Alcomaster już jutro, ale Alcomaster to jedno. A powiedz mi, jak wygląda twoje życie na co dzień? Po prostu, co robisz, co lubisz, co sprawia, że jesteś szczęśliwy? Moje życie wygląda tak, że mieszkamy na Mazurach z moją narzeczoną Eweloną i to jest tak, że no, pracujemy, ja jestem trenerem osobistym, głównie zajmuję się żywieniem, prowadzę ludzi, pomagam im schudnąć, do tego mamy ośrodek wypoczynkowy na Mazurach, mamy kilka biznesów rodzinnych, nieruchomości, tak więc tym się zajmujemy, ale też bardzo dużo podróżujemy, bo Ewelona też ma dużo współprac, po całej Polsce jeździmy, to różnie u nas wygląda, często jest, nie ma nas 2-3 tygodnie w domu, wracamy sobie na Mazury zawsze odpocząć i tam po prostu działamy, co musimy. A nie brakuje wam jakiegoś hałasu? Bo wiesz, w takim dużym mieście jak w Warszawie na przykład jest tego bardzo dużo, w każdy weekend. Jak to wygląda u was? Znaczy u nas tak wygląda, że właśnie my bardzo dużo podróżujemy, jeździmy Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław, cały czas jest nas wszędzie pełno i zawsze docelowo jak wracamy na te Mazury, to mamy te kilka dni, żeby sobie odpocząć i tego nam najbardziej brakuje. A jeżeli chodzi o trenowanie z Eweloną, w ogóle mają miejsce coś takiego, że wy razem trenujecie, tak? Nie wiem, patrzycie, kto ma więcej siły, kto jest lepszy w piciu alkoholu? Zdarza nam się czasem pić, wychodzimy razem też na imprezy i powiem, że są dni, jak na przykład ja jestem na redukcji i mniej potrafię wypić, to Ewelina naprawdę dużo więcej potrafi ode mnie wypić. No ale wiadomo, 8 lat Warsaw Shore też zrobiło swoje, ja jestem dopiero drugi rok, tak więc, ale jest okej. No tak, w końcu Ewelona ma doktorat z melanżu, więc temu nie można zaprzeczyć. A wracając do kwestii żywienia, bo mówiłeś, że tym się zajmujesz, to jak istotne jest to przy zachowaniu zdrowej sylwetki? Wiesz co, ja jak właśnie próbuję utrzymać sylwetkę, no to jednak sobie w tygodniu się, bo w tygodniu nie pijemy, w tygodniu staramy się trzymać tej diety, aktywności, treningów. W weekend przychodzi co do czego, to sobie rano też, jak mamy, jest jakaś impreza, to sobie planujemy tak, że rano sobie delikatnie zjemy, uzupełnimy białko, jakiś trening zrobimy i wtedy sobie pozwalamy po prostu wieczorami. Też nie ma tak, że się obiadamy cały weekend, bo to jest trochę bez sensu i bez sensu jest wtedy to, że w tygodniu tyle trenujemy. Tak więc lubimy sobie zapracować na to, żeby sobie potem pozwolić. A powiedz mi jeszcze, jak wygląda twoja dieta przed jutrzejszym dniem? Co jutro zrobisz? Co jutro zjesz?
akurat te dwa dni mam takie, że zjem tłusto, dużo i po prostu teraz najważniejsze, żeby wyspać porządnie, nawodnić, zjeść z godzinę, dwie godziny przed pojedynkiem tłusto, ale też nie za dużo. I wtedy wiadomo, tylko 10% doda do wszystkiego, do wszystkich umiejętności, ale jestem dobrej myśli. No dobrze, poznaliśmy właśnie kulisy jutrzejszego sukcesu Arnolda. Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać za ciebie kciuki. Także trzymamy kciuki, powodzenia. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.